W miniony czwartek zakłady chemiczne Police zorganizowały w Szczecinie konferencję prasową, w której spółka należąca do grupy Azoty pochwaliła się pozytywnym wynikiem za rok 2012. To cenne, bo jeszcze 3 lata wcześniej zakłady zwalniały, a widmo likwidacji było bardzo realne. W poniedziałek konferencję w sprawie funkcjonowania zakładów zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Partii połączenie pod szyldem grupy Azoty się nie podoba. Konsekwencje z tego, proszę Państwa, są następujące, że jak się dowiedzieliśmy, ze zdumieniem przybyło w zakładach chemicznych 20 nowych dyrektorów, obok 3 prezesów. Tychże 3 prezesów wspomaganych jest obecnie przez 17 dyrektorów, w dużej mierze dyrektorów przywiezionych w teczkach. Według Joachima Brudzińskiego specjaliści z zewnątrz zatrudnieni w zakładach chemicznych Police pracują tam z nadania partyjnego. Oznacza to więc tyle, że wcale nie znają się na rzeczy, a może mieć to dla spółki duże znaczenie. Z bardzo dużym sceptycyzmem podchodzę do różnego rodzaju specjalistów od inżynierii finansowych, którzy do naszego regionu trafiają, bo prędzej czy później, w mojej ocenie i w mojej opinii, kończy się to degrendoladą i upadkiem tych zakładów, które rzekomo mają wyprowadzać na prostą. Połączenie zakładów chemicznych Police i grupy Azoty Tarnów pod szyldem tej drugiej ma dla Policzkiego Zakładu Pracy duże znaczenie. Firmy musiały się podzielić kompetencjami zarówno produkcyjnymi, jak i handlowymi oraz decyzyjnymi. To nie zawsze działa dobrze dla naszego regionu, alarmują politycy PiS. Wszelkie kompetencje handlowe zostały przekazane do Tarnowa, w związku z czym widać, jak zubożono pewien obszar, który jest niezwykle ważny dla zakładów. I jeśli popatrzymy teraz na całą grupę kapitałową, to 50%, 56% sprzedaży dotyczy rynku krajowego. Zabranie pewnych funkcji zakładom chemicznym Police politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają za błąd i marginalizację naszego zakładu. Te funkcje, które dodawały jak gdyby z całej siły zakładom, więc cały rynek krajowy, zagraniczny, całe decydowanie o pewnej przyszłości zakładów jest kierowane na południe i to rodzi nasz bardzo wielki niepokój. Zakłady chemiczne to jeden z największych pracodawców województwa zachodniopomorskiego. Ewentualne zwolnienia czy likwidacja tego miejsca doprowadziłyby do wielkiego kryzysu na rynku pracy w całych Policach oraz tej części województwa. Tego obawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest być albo nie być dla Polic. To jest też duży rynek pracy dla Szczecina, dla firm kooperujących. A w tej chwili widzimy jak gdyby zwijanie tych Polic, wytracanie ich funkcji. Czy obawy podnoszone na konferencji prasowej mają jakiekolwiek uzasadnienie? Trudno dziś powiedzieć. Prognozy finansowe jednoznacznie pokazują, że w tym przypadku konsolidacja była inwestycją wymierną finansowo.